Słowo Boże wyznaczone na dzisiejszy dzień zapisane jest w liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale, 16 wierszu, gdzie czytamy: Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Hymn o miłości apostoła Pawła z listu do Koryntian wskazuje nam na wartość człowieka, którą określa miłość. Bez niej człowiek jest niczym. To wielka prawda o nas, bo właśnie miłość opisuje nas oraz określa naszą wartość. Miłość opisuje zaś ofiara, bo bez ofiary nie ma miłości. Jakże wyraźnie widać tą zależność, gdy spojrzymy na Boga. Jego miłość do nas, grzesznych ludzi, stała się najbardziej widoczna w ofiarowaniu na krzyżu Golgoty jedynego Syna Jezusa Chrystusa. To właśnie tam możemy zobaczyć cudowną, doskonałą miłość Boga, wyrażoną w równie doskonałej, niepowtarzalnej ofierze. Doskonałej dlatego, że oto tym, który złożył tą ofiarę, a jednocześnie sam ofiarował samego siebie za nas, był Bóg w Jezusie Chrystusie. Autor listu do Hebrajczyków, dostrzegając wielkość Bożej miłości i ofiary Jezusa, nazywa go wielkim arcykapłanem. Był bowiem zarówno kapłanem składającym ofiary, jak i ofiarą. Będąc barankiem Bożym, pełnił Jezus służbę arcykapłana, gdyż jak wyjaśnia autor listu do Hebrajczyków, Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale i własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. I dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy podniesiona została śmierć dla odkupienia przestępców popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Przez Jezusa Chrystusa, wiernego arcykapłana, tron Boży stał się dla nas tronem łaski. Droga do serca Boga, pełnego miłości, stoi otworem dla wszystkich Jego dzieci. Nie nasze pobożne uczynki, ale wstawiennictwo Jezusa otwiera dla nas skarbiec darów Bożej łaski i Jego błogosławieństwa. Tak już dostępujemy miłosierdzia i znajdujemy pomoc w stosownej porze. Mając tak utorowaną drogę, mając arcykapłana, który wstawia się za nami, dostępujemy wspaniałego przywileju. Możemy przystępować do tronu Jego łaski. Z radosną ufnością możemy zwracać się do Boga w modlitwie, wiedząc, że On udzieli nam pomocy w stosownej porze. Przez swego apostoła Jezus zapewnia: w czasie łaski wysłuchałem Cię, a w dniu zbawienia pomogłem Ci. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Korzystajmy zarówno z czasu łaski, dostępu do tronu łaski i bogactwa Jego darów, którymi nas ubogaca, abyśmy w wierze mogli być zachowani na dzień Jego przyjścia i byli tymi, którzy staną przed Jego tronem. Staną tam, jak pisze Jan w Księdze Objawienia, bo wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem. A ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośród tronu,
będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. Amen.